Life on Wheels działa dzięki Waszemu wsparciu. Zasubskrybuj nas i dołącz na patronite.pl/Life on Wheels. Witajcie w kolejnym odcinku programu Łóżko z Wojtkiem Sawickim. Po krótkiej przerwie wracam do nagrywania. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim patronom i patronkom za to, że wspieracie Life on Wheels i dzięki Wam dostaję ten program. Bez Waszego wsparcia na pewno by go nie było. Dobijmy do 10 tysięcy. Dokładnie, 10 tysięcy subów i będę bardzo content. Dawajcie też kciuki w górę. A o czym dzisiaj porozmawiam? Chciałbym Wam powiedzieć o tym, czego mnie nauczył rok 2023. Jak pewnie wiecie, był to dla mnie trudny rok, zwłaszcza pod kątem mojej kondycji zdrowotnej. Ciągle w tym roku coś mi wypadało, a to tak z żołądka, a to miałem anginę, a to musiałem wyciąć pęcherzy żółciowy. Miałem też problemy z kręgosłupem. Jakby podsumowaniem tego roku było to, że kilka dni przed świecami podkręciłem kostkę. Ludzie, przecież ja nawet nie chodzę. To było jakby takie zwieńczenie tego pechowego roku pod kątem fizycznym. No, właśnie te moje problemy zdrowotne pokrzyżowały wiele moich planów. I na pewno nauczyły się tego, że nie warto robić rozbudowanych planów postanowień noworocznych, bo w zeszłym roku tak zrobiłem i swoich wszystkich postanowień tylko jedno się spełniło. Był to udział w serialu. Po raz kolejny wystąpiłem w serialu polskim The Office w trzecim sezonie, a także w serialu dokumentalnym Pełnoseksualni. To sprawiło mi przyjemność, ale reszta moich planów spaliła na panewce. No i rok 2023 był rokiem rozczarowań, trudności, porażek. Pierwszy raz od wielu lat, odkąd jestem z Agatą, poczułem, że ten rok był jakimś regresem. To było dla mnie trudne i bardzo niespodziewane, bo wcześniej wydawało mi się, że będzie już tylko lepiej w moim życiu. Ten rok mnie nauczył tego, że nie będzie lepiej, tylko będzie różnie. Raz będzie lepiej, a raz będzie gorzej. Akurat w tym roku było głównie gorzej. I trudno było mi to zaakceptować, bo wcześniej żyłem bardziej w świecie fantazji, w świecie, w którym wszystko mi się udaje i wierzyłem, że tak już będzie zawsze. Zwłaszcza, że poprzednie lata jakoś były ciągłym progresem, ciągle jakby dokonywałem większych rzeczy, dokonywałem. Razem z Agatą robiliśmy coraz lepsze i ciekawsze rzeczy. Nasze życie było pełniejsze, jakby co roku dawało nam to dużą satysfakcję i chyba psychicznie nie byłem gotowy na to, że nagle moja sytuacja może się
pogorszyć, ale te niepowodzenia, porażki, myślę, że w przyszłości zaowocują tym, że widzę ze świata fantazji i będę miał lepszy kontakt z rzeczywistością. No bo do tej pory, że w jakiejś bajce, w jakichś moich fantazjach wielkościowych, że będę po prostu wszystko będzie mi się udawać i... No, ale to była jakaś fantazja, coś nierealnego i... Dopiero teraz czuję, że bardziej osiadłem w tej realności i że... Dzięki temu mogę lepiej siebie poznać, lepiej zrozumieć świat, bo ja tak nie nabyłem tych umiejętności, nie nabyłem tej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje świat. Dopiero po 30 bardziej się wdrożyłem w tą rzeczywistość wcześniej, żyłem pod kroszem. Nie wychodziłem z domu, większość obowiązków zrzuciłem na moją mamę i mój kontakt z rzeczywistością był taki bardzo ograniczony, otwarty na moich jakichś wyobrażeniach, na moich marzeniach i to bardzo mnie odsuwało od rzeczywistości i nie pozwalało tak naprawdę żyć, więc... Wydaje mi się, że ten niesamowicie trudny rok pozwolił mi zacząć postrzegać życie we wszystkich jego odcieniach, również w szarościach, czy nawet w czarnej rozpaczy, bo wiele razy zdarzało mi się płakać w tym roku z bezsilności, z poczucia porażki, z tego, że moje plany stanęły w miejscu. No i też ten rok finansowo był dużo trudniejszy. Musiałem bardziej jakoś zweryfikować swoją pozycję w świecie internetu. W branży influencerskiej okazało się, że niepełnosprawność jest jednak pewnym utrudnieniem w mojej karierze, choćby ze względu na to, że nie jestem w stanie robić tego, co inni dobrze opłacani, szeroko zasięgowi influencerzy. Czasami po prostu brakuje mi sił. Choćby to, że ostatnie dwa miesiące ciągle zmagałem się z problemami zdrowotnymi i trudno było mi funkcjonować w tym świecie, w którym trzeba być na bieżąco, trzeba poruszać interesujące i ważne tematy. Przez te problemy czułem się trochę wypalony. Straciłem taki entuzjazm do tego, co robię, też malejąca liczba współpracy medialnych doprowadziła mnie do sytuacji, w której musiałem zacząć myśleć o innych źródłach dochodu. Też wydaje mi się, że pewnym problemem jest to, że osoby z niepełnosprawnościami mniej chętnie są zatrudniane w reklamach. Nie kojarzy się reklamodawcą z zyskiem, więc tu trzeba mieć co na uwadze. Wcześniej bardziej idealistycznie do tego podchodziłem, że jeśli będę robił dobre i ciekawe, wartościowe rzeczy, to będę mógł się z tego spokojnie utrzymać. Rzeczywistość jednak okazała się dużo bardziej brutalna i
bardzo długo nie mogłem się z tym pogodzić. Wydaje mi się, że jednak ten rok okazał się dla mnie cenną lekcją. Wiele się nauczyłem, mimo że było to dla mnie bardzo trudne. Było to też dla mnie coś nowego. Pewne zmaganie się z jakąś niemocą, w tym razie nie fizyczną, ale niemocą nawet psychologiczną, wydaje mi się momentami, że nie mogłem się przekonać do tego, że w końcu mi coś wyjdzie, jakby w tym roku tyle do rozczarować, że momentami wątpiłem w siebie. Ale wyciągnąłem z tego taką lekcję, że muszę lepiej planować moje życie, moje poczynania, bo wcześniej nie byłem gotowy nazwać scenariusza. Nie miałem planu B, planu C, tylko wierzę, że albo mi się coś uda i to na pewno mi się uda, a jak mi się nie uda, to już koniec wszystkiego, więc jakby tutaj zobaczyłem, że są różne ścieżki dotarcia do swoich celów. W tym roku chodziłem głównie dookoła, korzystałem z objazdów, więc wszystko było dużo trudniejsze niż wcześniej, ale ostatnie dni w tym roku nastrajają mnie bardziej optymistycznie, bo czuję, że odzyskuję siły, że mogę już dużo więcej robić niż przed moimi problemami zdrowotnymi, więc te ostatnie dni tego roku jakby przywracają mi nadzieję, że będzie w przyszłym roku trochę inaczej. Może nie wszystko będzie się udawać, ale że znajdę w tym jakąś równowagę, że nie będę miał takiej sinusoidy emocjonalnej, że utrzyma taki spokój i na końcu chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego na nowy rok. Na podstawie moich doświadczeń mogę wam życzyć, żebyście znaleźli spokój w tych szalonych, błyskawicznych czasach, w których nie ma ani chwili na pomyślenie o własnym życiu, o własnych priorytetach. Chciałbym wam życzyć, żebyście byli bardziej wyrozumiali dla siebie, dla świata, dla ludzi, którzy was otaczają. No i żyli w zgodzie ze sobą. Ja wciąż się tego uczę, a ten rok, który mija, myślę, że pomógł mi znaleźć odpowiednią drogę, poznać lepiej siebie. To, co sprawia mi przyjemność, to, co mnie męczy i nie jest dla mnie, właśnie ta droga przez rękę, bo tak postrzegam ten rok, trochę mnie zmieni. Wydaje mi się, że teraz lepiej siebie rozumiem i świat, który mnie otacza, i to nie jest wrogi świat, to jest świat prawdziwy, realny, w którym nie wszystko idzie po naszej myśli. I chciałbym, żebyście również zyskali tę świadomość. Właśnie to jest coś, co chciałbym osiągnąć w przyszłym roku, czyli żyć w zgodzie ze sobą. To jest jakby mój priorytet. Też mogę to zakończyć takie stwierdzenie, że w tym roku byłem silny, cierpliwy i wytrzymały, a w przyszłym roku chciałbym być szczęśliwy i zadowolony z drogi, którą
obrałem i z drogi, którą zwierza moje życie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom i patronkom za wsparcie mojego kanału. Chciałbym w przyszłym roku go jeszcze bardziej rozwinąć. Mam wiele pomysłów na nowe formaty i dzięki waszemu wsparciu, dzięki temu, że jesteście z wami, wierzę, że uda mi się tego dokonać i że kanał Life on Wheels i program Łóżko z Wojskiem Sawickim będzie jeszcze lepszy. Dzięki, że obejrzeliście kolejny odcinek. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, w roku 2024. Powodzenia. Mam nadzieję, że wytrwacie w zdrowiu i w dobrym humorze. Cześć.